Dzień dobry Państwu, cześć, witam Was gorąco, no Janusz z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek z przygód Malakaja Makajsona. Mam obecnie, jak widzicie, pracę w toku, ponieważ cały czas gram na wersji przedpremierowej, no i troszkę się cykam, czy mogę to zaktualizować do tej już oficjalnej. Nie wiem, myślę, że po tym odcinku to zrobię, bo to będzie ryzykowne, ale myślę, że raczej nie powinno się to spieprzyć. Zresztą gdzieś na necie znajdę informację, czy mogę tak zrobić. Na dzień dobry, wiadomo, zapraszam Was na Instant Gaming Przepotężny. I co? Straty dosyć duże ponieśliśmy. Troszkę błąd popełniłem, że zrobiłem sobie jednostki, te pseudonajemne, wydając na to kasę, którą potrzebowałem, żeby zrobić misję jaka... No to nie jest nawet do końca sprecyzowane. Pokazuje nam, że mamy zgromadzić 15 koła. Ja już to zgromadziłem, ale tutaj z reguły w takich questach jeszcze bywa dopisane, że pod koniec tury, czyli w momencie skończenia tury, muszę mieć te 15 koła. No jednak tu jest to... No tutaj tak to właśnie działa, chociaż gra nam o tym dokładnie nie mówi. Dobrze, panie Malakaju, myślę, że możesz teraz sobie stąd wyjść. No i w trybie regeneracji zapieprzasz na granicę gdzieś w to miejsce. Twój ziomo to jest w lekkich terapatach. To może, wiecie co, jednak się ustawmy gdzieś... Nie, dobra, stójmy tutaj, jak nas napadną. Wydaje mi się, że nie mają szans najmniejszych czegokolwiek tutaj ugrać, co nie. Odcinek może być ciut spóźniony, niestety. Sorry za to, ludziska z góry. No ale też wieczorem gramy streama, więc myślę, że będzie elegancko. Dobra, na to kasę wydam, bo to się zwróci bardzo szybko. Zobaczcie, to tam, kurczę, raptem jakieś 5 tur i będzie pozamiatane. No to możemy w to pójść. Tu jeszcze niczego nie ulepszam. Za bitwę powinniśmy zarobić potrzebną kasę na wykonanie questa. Ale ten Malaka jest, kurde, twardym gościem. Oj, tak, tak. Tu widzimy, że już są elfy na północy. Pane. No właśnie, nigdy nie pamiętam, gdzie zaczyna Malus. Zawsze mi się wydawało, że on bardziej tutaj, ale chyba on jest już w tym miejscu. No i nas atakują. Okej, miło. No nie miło to, że masz dużo norskańskich ogarów, ale spoko, damy radę. Rzecz jasna, gramy to ręcznie. Czy masz coś tu mocnego, groźnego na mnie? Nie masz. Trochę się boję tych ogarów, ale spokojnie, spokojnie zastosujemy specjalną strategię. Może jakiś noob boxik, w końcu tam troszkę dział mamy. Mamy jedne moździerze. No, nie najgorzej. Trochę tam broni palnej. Zobaczymy, jak sobie poradzą nasi zabójcy z ogrami. Z tym, że jeśli zabójcy otrzymają szarże, to zginie ich bardzo dużo w krótkim czasie. Natomiast jeśli dojdą już do walki w zwarciu, to te wilczki, oj, wyparują błyskawicznie. Też oni mogą fajnie zdziałać swoim wirkiem miecza. Nasz Gotrek niestety jest ranny, bardzo mocno oberwał, ale za to Felix to jest twardy gość, chociaż Gotrek powinien mieć regenerację. Ja go ustawię tak, żeby był blisko walki w zwarciu, bo wtedy ma leczenie. No dobra, no i tak, jak się chcemy ustawić, to jest lód, ale ten lód chyba nie powoduje żadnego tam spowolnienia. No dobra, no to możemy niby się tu ustawić i z tego miejsca nasi strzelcy mieliby dosyć dogodną pozycję do kasowania oponentów. Tylko tak, lekko dam was jeszcze bliżej. Wy gdzieś tutaj, wy jakoś tak, wy bardziej się przestawcie na flankę, no i w sumie do tej piechoty mam mało, oni będą atakowali z boku, co nie, czyli od dołu w tym przypadku. Dobra, zróbmy tak, na razie dam sobie was w jednym miejscu, dam sobie na prawą flankę tych panów, na lewą dam sobie tych gości i zabójcy będą stali z tyłu, czekają na specjalne rozkazy i nasze moździerze tak samo na tyłach, a helikopterki raszują. W tej bitwie chyba już wróg nie ma za dużo szczepników, co nie? No, trochę ich tam niby ma, poczekaj, to są kto? To są berserkerzy, widzę, to jest zasięg, no to nie, no, mają oszczepy. Dobra, ale lecimy, sprowokujemy ich, zaraz można też odpalić sterowiec, tutaj nie ma konieczności czekania, aż dojdzie wsparcie, bo no, większość armii jest już tutaj, więc ten sterowiec tak od razu, no byłby dobry, tak? Byłby bardzo dobry. To tak, jeszcze nie robimy bombardu, chociaż wiecie co? W sumie później o tym zapominam. Zróbmy to już teraz. Trochę ich pobijajmy, zwłaszcza, że tutaj nie będę w zasięgu oszczepów, no i mogę trafić na raz dwa oddziały. Dawaj. Jeszcze od razu znowu użyj. No, patrzcie, jaki ładny damage. Ej, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No, piechota głównie obrywała. Musimy się teraz wycofać, bo do nas strzeli. No i odwróćmy się, kontynuując brutalny ostrzał. Tam niestety nie podlecę. O! Miotac ognia. No, wygląda to na dużo mocniejsze niż jest w rzeczywistości, no bo to powinno ich naprawdę zmasakrować, ale aż takich wielkich obrażeń, jakbym chciał, no to nie zadaję, niefortunnie. Dobra, za parę sekund wjeżdża duch Grungiego.
Grungi. Grungi to w ogóle jest zapewne... Kurczę, nie będę może mówił, ale jak powiem strzelać, bo nie znam lora Warhammerowego, to jest albo jakiś przodek krasnoludzki, tak na, nie wiem... Albo jakiś bóg, coś takiego, nie mam bladego pojęcia, naprawdę. Natomiast, no, skoro była ta misja wcześniej, pamiętacie, oczy Grungiego, teraz duch Grungiego, czyli Grungi musi nas wspierać, wobec czego na logikę, no, zgadywałbym, że jest to jakieś bóstwo. Dobra. Ale no, lore Warhammera bardzo się nie interesuje, sama gra jest dla mnie mega ciekawa, a za to lore jako tako mniej. A wow, jak go berwał, ty co jest, ten jak to włócznią dostał. Nice, oj bardzo nice. Dobra, leć tutaj, no i proszę kolego, cały czas oponentów musisz bombardować. Musisz, bombarduj dziadów nieszczęsnych, brutalnie, bez litości. Dobra, już sobie to spowolni co nieco. No i tak, wy macie walić w nich, to już zaraz możemy podlecieć kolejnym helikopterkiem, żeby ich pobijać. No i dobra, strzelamy, obijamy ich. Zawsze, wiecie, bardziej ranne moby będą, znaczy moby, oponenci będą potem łatwiejsi do wystrzelania. To tak, teraz walnij mi w te ogary. I walnij mi jeszcze raz trochę dalej, jak będziemy gdzieś tutaj. O, idealnie. Dobra, kolejny helikopter leci. O, tu są zblokowani, więc trzeba ich mocno dziabnąć. O, i teraz nad nimi jesteśmy. Wyłączmy przyspieszenie. No i obróć się, kolego, leć w tym kierunku, dobrze? W tym kierunku. Wy macie normalnie sobie strzelać. Cyk, 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 cyk. Dobra, teraz lekko się obróć tam i też chyba ładnie siądzie, co nie? Chyba tak. Dobra, ty rozwal tą jazdę. Mamy jeszcze jedne kopterki. To coś na nas leci. No powoli z tamtej flanki. No to jeszcze musimy bardziej centrum obić i będzie git. Ale grunt, że... Oni się fokusują na tym naszym... Oj, to obrywam trochę za mocno. To czekaj. To trzeba ostrożnie to zrobić. Grunt, że się fokusują na naszym sterowce. Sterowcu. Bo w innym wypadku, no, by na nas ruszyli całą armię. No tak się trochę mimo wszystko podzielą, bo tam z tej flanki już, patrzcie, lecą. Tutaj się w miarę zatrzymali. No, ale tak, ja na mojej helikopterki będę trzymał w jednym miejscu dla bezpieczeństwa. Wy zaraz się będziecie leczyli i mógłbym odnowić komuś amunicję. Tylko to leczy cel, prawda? Tak, to leczy cel. No to nie, do tego nie odnowimy sobie. A ten kolega już 200 ubił. No i bardzo ładnie. Sterowiec daje radę, drodzy państwo. Daje radę, nie zamula, jest dobrze, jest przepotężnie. Tutaj widzę, że ogarki zmierzają. To wyjdźmy z tego lasu, bo mogą nas trochę blokować drzewa niestety. Dobra, zawinął się, ale no łącznie ubiliśmy no paręset wrogów, no i sporo HP też potracili, to jest ważne. To teraz walimy w nich, tu już się musimy nieco tak na bok bardziej przestawić. Was, no dajmy sobie gdzieś tak. No i co? W lesie mamy konnych gresantów z topórkami do rzucania. O, ale ładnie obrywali, ale kończy mi się amunicja, to możemy ich olać. Byleby teraz przypadkiem nie trafić swoich helikopterków friendly fire'em, to ja może jednak je ustawię w jednej linii, żeby na pewno się nie poobijały. Dobra, no i tak, ty się kolego też tutaj przestaw, zaraz poleci pierwsza salwa. No panowie, gromo ładni, strzelamy, pyk. Bardzo ładnie, duży dips, nice. Dobra. No to sobie własne cele dobierajcie, elegancko. Możemy się nawet cofnąć. Czy oni w ogóle w ruchu mogą walić? Chyba nie mogą, co nie? Nie mogą. Dobra, to się w nas wbili na blisko. No i wasza trójka, niech te ogary tankuje. Tu nas nic od boku na szczęście nie okrąża. Nie, nic nas nie okrąża. Bardzo ładnie. No to dobrze, że się tak nieprzyjaciel podzielił. I że... No, dzięki temu ich łatwo odpieramy. Tutaj ci walą, patrzcie. To są ci z tymi shotgunami, co nie? Jak to wygląda? Te pociski, które oddają ze swoich luf. Pokaż mi to. Dawaj, kolego, strzelaj. Już masz nowy cel. No, to są takie shotguny, czy co to jest? Dobra, skupmy się na walce tutaj. O kurde, to jest takie niby granaty. Motyla noga. Fajne, co nie? Bardzo fajne. Dobra, daj sobie bonus, okej, w ten sposób. Daj może bonus jemu, no i robimy jeszcze coś takiego. Masz mieć walkę w zwarciu, doskonale. Odnów sobie kogo amunicji, a nie, ty nie możesz, no możemy im... Nie mogę, bo to jedynie mogę artylerię odnowić. Dobra, nieistotne. No to wysyłamy do boju teraz zabójców. Tych może na razie nie, ale tych mogę na front wysłać. Dobra, wy od flanki ruszajcie. Się lekko, koleżko, przestaw. No i nasz przyjaciel obrywa. A trzeba go wycofać, bo... No Malakai, oj, niestety nie jest zbyt dobrym lordem do walki w zwarciu. No on raczej... Oj. Raczej się dobrze spisuje, gdy na dystans walczy, no kiedy to jest support, tak on musi wspierać ziomeczków, a nie
ich, no, kasować, tak? Kasowaniem zajmie się Gotrek, zajmie się Felix. Oni do tego są przystosowani. Dobra, to tak, napożamy sobie do nich ładnie na flank. A tutaj musimy, no, raczej helikopterki już odstawić. Blisko chyba Armii Loses, co nie? Tak, raczej wróg powinien lada moment spanikować straty. Ten ponosi kolega mocne. Za mocne, możemy cię wycofać w takim razie. Brutalna. Wal tutaj koniecznie. Dobra, wy tam wojujecie. Nice. A czy ja mogę w ogóle na daleko do nich strzelać? Nie wiem, ale no... Już bliziutko, bliziutko do zwycięstwa. Dobra, złamali się. Tak jest, mamy to. GGWP, bitwa wygrana. Elegancko, elegancko, drodzy państwo. Jest dobrze, jeszcze ich sobie podobijajmy. A no i zrobiłem w sumie siano. Tak strzelam, że za taką bitwę z 2000 mogą wpaść. Poległo 58. No jest to mega defensywna frakcja. Tak uważam. No sami w ogóle AI coś tak kurde nie było zbyt mądre. Często w takich sytuacjach AI mnie obchodzi od boków i moich strzelców i artylerii rozbija. A teraz zobaczcie, zblokowali się w jednym miejscu. Dziwne. Naprawdę uważam, że to nietypowe zagranie. Raczej komputer się w ten sposób nie zachowuje. Czyżby coś się spieprzyło, pogorszyło? Może. Mogę też odganki ładnie, zobaczcie, stówę zarąbały. No, nice, nice, nice. Z nich na pewno też sobie... Boże, chciałbym powiedzieć, że zrobimy Doomstack. Dobra, jednak kasy nie biorę. Wolę regenerację. No, będzie trzeba ich sobie ładnie przetestować. No i grunt, że jestem na swoim terytorium, bo się teraz wyleczę i z takim HP na spokojnie ołtarz pomiotów i jeszcze ze wsparciem króla Luna przejmiemy. O, mądrze robisz, że się wycofuje. Oddaj osadę. Mądrze. Dla niego mądrze. Mi tam to nie pasuje, tak? Ale no inaczej straciłby swoją armię. No to jednak komputer coś tam potrafi pomyśleć. Że przegrał bitwę i postanowił całkowicie się wycofać daleko bardzo. Dobra, zrobimy misję, będzie za zrobił lorda, będzie tysiaczek. Dobra, zróbmy sobie już teraz, jeśli mamy jakiegoś, którego wcześniej... Nie ma takiego, którego wcześniej zrobiłam niestety. No dobra, no to także jak kolego, ty teraz atakujesz. O, widzę, że full HP praktycznie. Wow! Bierzesz sobie to, na automacie zdobywasz. Oj, zalamo, siana. A mogłem to splądrować? Nie, już wolę poczekać. Wolę poczekać. Chyba, że teraz pieniążki sobie zgromadzimy na skutek. A nie, bo to już mi się wybudowało. Dobra, czyli tego tu nie zrobimy. No to niech będzie jak jest. Tak czy jak ty, kolego. Mógłbyś się teraz udać nawet gdzieś tutaj. Tylko czy dasz radę tam dojść w trybie zwykłym? Nie do końca. No to w trybie marszu. Ryzykuję to mocno, idziesz tędy. Bylebyś pozostał na moich ziemiach, a Malakaju, wspaniały, no tobie zasięg, obrażenia, zobaczcie, aktywna umiejętność, wzmocnienie obszarowe, bardzo mocne, masz mistrza artylerii, a no dałbym ci na razie Majsterkowicza, tak, damy mu na razie na pewno pana Majsterkowicza, trzymaj sobie, Gotreku, co ty masz, ty już masz naprawdę zrobić te bonusy, możemy ci teraz iść pod to, no i atak z właśnie plus 4 w armii bohatera, oj, pod Slayersów, idealne. Idealne. Dobra, strażnik. To jest spoko. Rozwój plus 10 i umożliwia zaklęte ataki. Dajmy tego strażnika. Jak jeszcze do tego dojdzie ta Ulrika i ten nasz legendarny bohater, ten syn, jak on się nazywa? Syn króla, prawda? Nie króla, tylko no tego żelaznej pięści ziomeczka. No to wtedy byłoby zacnie, bo my go jeszcze... Poczekaj. Na czym go stanęło? Ja go jeszcze nie mam. A nie miałem misji, że on, że już powinien... O, jest. Gragiem żelazna pięść. Musi mieć 8 Slayersów i będzie można wtedy już mieć do niego dostęp. No dobra. No to w teorii możemy sobie lekko armię przerobić. W teorii. Usuwając na przykład jednostkę górników zwykłych i zwerbujmy sobie go. Dobra? Ta, zwerbujmy go. Niech będzie. Tutaj mamy 3 rozwoju, czekamy na 4 punkty. No i jeszcze mistrz inżynier. Idziesz sobie do tej armii tego przyjaciela. Dawaj, kolego, zwiększ jej mobilność. Tutaj tego, to anulujemy. Jak tam w ogóle punkty? No, mamy dużo. Na pewno będzie na plus za chwileczkę. Bardzo ładnie. A ty się nie ruszaj. Urazy na razie nas jeszcze nie interesują. Dyplomacja. Na koniec tury. Coś nowego? Z Borysem. O, Borys w ogóle ma 4 osady. Kolego, na znak dobrej woli, trzymaj dostęp wojskowy. Podoba mi się to, jakby się rozwinął i na północy zdominował. Bym się bardzo zdziwił i jednocześnie bardzo ucieszył.
Dobra, musimy w ogóle zniszczyć tego gościa, zanim on się skonfederuje. Nie wiem do końca, jak też wygląda konfederowanie frakcji norskiej, ale no, jeśli by się złączył z Wulfrykiem, no to byłby cięższy. Nie lubię w ogóle tego rejonu, bo tutaj mamy na wybrzeżu te osady. Sporo czasu zajmuje, zanim tam się dotrze. I czemu tak powoli, kolego, się przemieszczasz? No właśnie, zbyt powoli. Poczekaj, frakcje sojusznicze, niech będą lordowie najszybciej, bohaterowie mnie nie interesują. Frakcje wrogie, myślę, że może być szybko i bohaterowie mnie nie interesują. Neutralne frakcje w ogóle mnie nie interesują. Albo nie, też niech, kurde, będzie najszybciej. Żeby jednak widzieć, co nie. To był jaki? To był wygląd średni. No dobra. No i teraz ładnie sobie zasuwa. Kowal. Niezły kowal. Wykuwał, kurde, miecze. Ciekawe, dla kogo? No, w ogóle fucha kowala jest zarąbista. Kiedyś o tym myślałem, że jeśli miałbym prowadzić taki zawód rzemieślniczy, to właśnie musiałbym być kowalem. Poważnie. No, tylko na teraz ten współczesny to już jest taki mocno zmechanizowany, co nie, ale... No, uważam, że taki, no, że to jest spoko. Naprawdę spoko sprawa. Ciężka pewnie, no i wiadomo, że mocno się zajeżdża ręce i tak dalej, no to jednak jest taka... Fizycznie można, no, się zajechać chyba taką pracą. No, ale tak jak bycie spawaczem, no, ale jest to na pewno dobrze płatne, no i myślę, że ciekawe. Okej, kolego, idziesz teraz, uwaga, sobie na tereny, no to już regeneracja jest pełna, możemy wkroczyć na tereny wroga i go tam atakować. Ty zaś atakujesz, uwaga, zakazaną cytadelę, mamy 439 uraz, dużo, dużo, bardzo dobra osada. Pewne zwycięstwo, zajmujemy, mało siana dosyć wpada, no. Za mało niestety. Dobra, to w ogóle jest dostęp do kowala run. Czy ten budynek to potrzebuje? Nie, wolę go wyburzyć. Powinienem to zrobić w turze poprzedniej, ale troszkę to olałem. A, dobra, no to trzymaj sobie, bo to jest w ogóle zabójca demonów. Trzymaj sobie to, koleżko. No i czemu chciał iść pod bitwę nocną? Nie wiem. Myślę, że chciałbym pójść na pewno pod bonus pod zabójców, czym prędzej się da i zaraz ten Doomstack ogarnąć. Tutaj jest ten mistrz inżynier. No to tobie lecimy na pewno pod bonusowanie armii, a więc... Albo nie, najpierw mobilność, żebyś mógł się daleko przemieszczać. No to zakończmy sobie tu. W kolejnej... O, to jest w ogóle pan Trok. Jest tu pan Trok. A tak przy okazji, czy nie mam jeszcze jednej bitwy do stoczenia? Pokaż mi to, bo wydawało mi się, że jeszcze coś chyba powinienem mieć. Nie, już nic tu więcej nie mam. No dobra, a czy w ogóle mogę na terytorium wroga wyrabować swoich zabójców? Mogę, o! To słuchajcie, ja bym chciał w takim razie kogoś znowu zastąpić i może zastąpmy sobie... Niech będzie tych dziadów, dobra. No bo i tak nam wpadnie więcej kasy za to, że wyburzymy budynek, a więc to się nie powinno zaliczyć w tej turze, tylko dopiero od skończenia tej następnej. Wtedy najpewniej się misja, no już zaliczy w poczet wykonanych, że tak powiem. Widzieliście cenę DLC-ków? No, 42 ziko. Dużo, kurde. W przeliczeniu w euro wychodziło taniej, co nie? Więc jeden ziomeczek, jeszcze mi nie podał dokładnie jaki ma kanał, ale mówił, że też nagrywał Warhammera, napisał. Czy mógłby napisać do CIA, bo wiadomo, że ja to mam ten taki status exalted, co nie? Czyli ten content creator, tak? No i w sumie pomyślałem, że to jest dobra opcja. O, dobra, zajczyło się, zrąbiście. No i... O, chyba coś tam napiszę o tym, no bo wypadałoby. Wampirzyca Ulrika. Po wkroczeniu do zamku na Nachthafen odkrywasz, że w rzeczy samej schroniła się w nim wampirzyca Ulrika Magdowa Strachow we własnej osobie oraz jej mentorka hrabina Gabriela. Choć damy są niesamowicie silne, brak umiejętności samokontroli wnet mści się na Ulrice, przez co obie zostają przyparte do muru przez liczniejszych przeciwników. Chcę z nimi walczyć, syknęła Ulrika, szczerząc kły i wyciągając miecz. Nie z takimi się rozprawiałam za jednym zamachem. Nie będę. Zanim Ulrika zdążyła dokończyć zdanie, Gabriela wysunęła alternatywną propozycję, pójść je wolno z uwagi na to, że Ulrika została przeistoczona wbrew własnej woli przez wampirzą hrabinę. Gabriela kontynuowała wypowiedź, tłumacząc, że ponoć obiecała swym towarzyszom pokierować młodą wampirzycą tak, by ta nie czyniła zła. I zdaje się, że mówi prawdę. Czy można jednak zaufać pomiotom nocy? A nuż siostry krwi umyślnie próbują wprowadzić nas w błąd. To jasne, co należy uczynić. Możemy ją zabić. No ciekawe, no ale nie, no panowie, no legendarny bohater, no bierzemy, no kurde, nie ma co się tu nawet zastanawiać. Naprzód ku chwale! Choć Ulrika i Gabriela ewidentnie nie darzą niszczycielskich moc sympatią, to nie można pozwolić, by działało, jak im się żywnie podoba. A zwerwowano Ulrikę Magomedową. Tu się ona znajduje. Dobra, witamy, witamy serdecznie. I tak, uderzamy od razu na monolit ciała. Ale ja bym chciał ją do armii wcielić, bo że ta armia będzie mega mocna. Jak też się dojdzie ten ziomeczek, ten nasz żelazna pięść, no to będzie w tej armii czterech legendarnych bohaterów, czujecie? Czterech!
Motyla noga, strasznie dużo. Dobra, w ogóle usuń mi na razie pana górnika. Ulryka niech wejdzie. Czy ona nie miała jakiegoś bonusu do artylerii? Co ktoś mi świta, że coś kurde mogła mieć. Pokaż mi się. Zguba skavenów, zrobistę. Łowczyni smoków. Okej. Okay. Odporność na magię. Armia bohatera, dobre. Na psychologię też. No to jest akurat useless dla nas pod zabójców, niestety, ale cóż. No i regeneracja. No tak czy siak ma magię, więc to jest czarodziejka. Dobra. Monolit ciała bierzemy, zajmujemy to i wydajmy sobie ciężko zarobione pieniądze. No to tak, tu na pewno poproszę rozwój, poproszę też obowiązkowo pieniążki i złoto przysięgi. Wtedy dalej zróbmy sobie na pewno rozwój i możemy ulepszyć monolit ciała, a potem zimowy stos. Jak ulepszę zimowy stos na poziom drugi, wtedy już lecimy w cytadelę, żeby ją wbić na poziom trzeci. Dobra, teraz ulepszamy to obowiązkowo, jedna tura i będzie ładnie zrobione. Kaska troszkę wydana, ale jeszcze dalej dużo jej mamy. To dawaj mi teraz mistrza artylerii, a na sam koniec weźmiemy sobie mistrza inżyniera. Dobra, to jest super, bo więcej kasy będzie. A co masz w ogóle na tym ostatnim perku? Wigor i budzi strach. No, nice, nice, nice. Ty kolego, trzymaj sobie bonus o taki i panienka Ulryka zwiększa po pierwsze mobilność armii. Po drugie, czy chcemy dać jej walkę w zwarciu? No ona generalnie jest mocna. To jest w ogóle taka, no wampirzyca, prawda? Typowa wampirzyca. Magia też jest dobra, bo w sumie mi tej magii w ogóle brakuje. To idźmy na razie pod... Ty, właśnie, bo ja kurde gram krasalami, nie? Ej, ty! To czy to jest jedna opcja, żeby krasalami mieć normalną magię? Wow! Czy da się mieć jeszcze jakoś inaczej? Nie wiem, ale brzmi to bardzo ciekawie. Zaraz sobie wejdziemy w itemy, nimi się na spokojnie zajmiemy. No i tutaj... Jeszcze zrób mi to, no i później bierzemy karawany z podziemnej drogi. Dobra, lord się nie ruszył, to wiem, to wiem. Czy w ogóle tu mogę coś zwerbować fajnego? No mogłem jedynie globalnie tych zabójców, ale to nie jest takie łatwe. A czy tutaj teraz jestem w stanie... Mogę jednego zrobić. Dobra, to może teraz stosujmy znowu kolejnego tego pana. Ciebie stąd wywalamy. No i dawaj mi zabójcę. Jeszcze chcę mieć czym prędzej się da dostęp do tego pana przyjaciela, więc jeszcze dwie tury akurat poczekamy będzie, i będzie ładnie. Dobra, ulepsz mi teraz stolicę. Krakadrak, ulepszysz kolego koniecznie. Otchłań, też mi normalnie ulepsz. I tutaj zróbmy sobie, ja myślę, że pieniądze na razie. Pieniążki wydane. Będzie trzeba też w ogóle odbić niebawem tą osadę naszą, górzystą, bardzo mocną. To na pewno. No i co? To się zaraz zrobi. To się zaraz zrobi. To też po czasie. Okej. Okay. Czyli ze wszystkim jesteśmy na bieżąco. Jest bardzo dobrze. No to zobaczmy teraz itemy. I co tutaj mamy takiego? No te kurde dwa... No nie powinno się ich łączyć. Wiem, że nie powinno się ich łączyć, ale... No tak mnie korci to zrobić. Serio. Dobra, dam ci w ogóle to, kolego, żebyś miał world save'a. Trzymaj sobie. Następnie tą fizyczną możemy dać temu panu. I jeszcze jakieś przedmioty. Utrzymanie minus 20% dla zabójców armia Lorda. Panowie! Ja to widziałem, że to zostało. Myślałem, że to... A, bo to jest... Zyskano rangę z jednostką zabójców. Chwila. Czy to nie jest dostępne za jakiś tam perk u niego? Nie wiem, ale no 20% mniej utrzymanie dla zabójców. No, powiem wam, że... Nice. W ogóle nie mam to dostępnych zabójców. Aha, mam maksymalną liczbę jednostek, ale zabójców i tak nie ma dostępnych na razie. No dobra, jak to w ogóle nasze przygody, ty, bo czym my się zajmujemy teraz? Ej kurwa, zapomniałem, że to powinienem zrobić. Ja pizgawica. No to czekaj, to mnie anuluj. Zapomniałem, że przecież mamy dalej te rzeczy. Motyla noga, abyśmy już questy robili. No to chwila, bo tu, a jeszcze mamy tą bitwę do stoczenia, właśnie. Na śmierć bym zapomniałem. Dobra, jedna misja zrobiona, dwie misje z elfami. Wejść w interakcję ze znacznikiem, aby rozpocząć dylemat. Okej, to za chwileczkę. 102 bitwy w klimacie górskim, 103 bitwy z armią wroga, w której szeregach są jednostki kawalerii. Na spokojnie zaraz to zrobimy. No i artylerię musimy zrąbać. Ej, to ja to zapomniałem, ludzie! Czajcie, zapomniałem o tym całkowicie! Dobra, i tak mamy na to kasę, bo mi się zwróciło za jedną z misji. Super! No to koniec tury! Oto w kolejnym odcinku na 1000% stoczymy tą bitwę z przygód, dobra? Koniecznie będzie trzeba, no bo kurde, tak bez tego to nie wypada. No nie może tak być, drodzy państwo. To się nie godzi. Nie godzi się. Już się boję tej armii. Ona będzie taka przepotężna. No, tylko nie wiem, co zrobić. O! Kurde. Czy my to chcemy toczyć? Realnie z Trogiem? Czy to coś już ma takiego specjalnego do testowania? No niby jest Gotrek, jest Felix, są ci zabójcy. Wiecie co?
Nie, nie ma co. To nie jest żadne wyzwanie. Za mało ma armii. Już taką bitwę toczyliśmy, to byłoby to samo. To byłaby powtórka z rozrywki. Szanujmy czas. Lepiej inną bitwę zaraz stoczyć. Ciekawszą, bo tu jeszcze jest pan Wulfric. Tylko z nim się chcę chyba dogadać, bo raczej bym teraz skierował się na wschód. Tylko nie jest... Ewentualnie mam jedną opcję. Aha, bo to jest cała prowincja. No dobra, no to musielibyśmy z nim się dogadać, tylko on no jest nieprzyjazny. I tak nie będzie łatwo, nas na bank zaatakuje, więc chyba to uprzedzimy i sami mu wojnę jako pierwsi wypowiemy. No, chyba tak. Dobra, teraz tutaj kolego, no bo sobie już dużo tych punkciszy. Dobra, plus mogę ulepszyć coś takiego, ale na razie nie chcę. No to co robimy, Malakajem? Pytanie. Czy chcemy bić się z Norską? No szczerze, nie chcę się z nim bić. Naprawdę nie chcę się bić z Norską. Bardzo się nie chcę, wolę się bić na wschodzie. Myślę, że to byłoby ciekawsze o wiele, kierunek ekspansji wschodni. Co ty myślicie? No, ja myślę, że jak nic. Jak nic. Więc, ale kurde... Rozsądek mówi, żeby bić tych gości. Bo jestem już blisko. Zobaczcie, jest parę tur. Ewentualnie możemy jedną armię na nich wysłać, a Malakaja wysłamy na wschód. Kurde, no i teraz zagwozdka. Co zrobić? Co uczynić w takiej sytuacji? Aj, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trzymaj na pewno ty waha do płócienia. Zdobyłem troszkę expa. Masz mistrza inżyniera. A ty masz szefie. No chyba to na pewno. No i Feliksie, Feliksie, do samego końca niezłomność. O, mocne. W ogóle co tak aż dostał expa dużo w tej turze? Nie wiem, ale strasznie dużo mi tego wpadło. Cholernie dużo, no nie? No to momencik, momencik, zastanówmy się dobrze. No bo tu jest jeszcze, a to jest, jeszcze jest ten fiutek. Okej. Wiecie, jak ich pokona, będzie spokój, co nie? No będzie spokój, to byłoby dobre. To są generalnie ziemie, no biedne, ale mi w miarę sprzyjające, bo ten klimat jest dla mnie znośny jak najbardziej. Jest znośny. No to tak, moglibyśmy w teorii też napaść północ. Na północy nie chcę napadać. Powiem tak, czuję, że będę żałował, jeśli nie napadnę Norski, więc lecimy na Norskę normalnie, ustawmy się na razie obecnie tutaj i chciałbym stoczyć sobie tą, nie, tą bitwę sobie zostawimy na już jutro, na kolejny odcinek, a tymczasem zwerbujmy sobie jednostkę zamiast no, tych panów, do widzenia, niech to będą zabójcy. Już mam w ogóle ich dostępnych, o kurde. Panowie! Lepsi zabójcy. Bo ci są, zobaczcie... Oni są po prostu dużo lepsi, co nie? Tak, krótka piła, ale na razie chcę ich, tylko dlatego, żeby nasz legendarny lord się pojawił. A ty podejdź bliżej. No i tu jest jakiś pan Widemar. Dobrze, dobra, no to możemy już nie tracić czasu i wojnę wypowiedzieć. Atakujemy, agresja. Zdobądź kolego osadę, zajmij ją, okupuj od razu. Zrób szybciutko rozwój. Zdobyłem talizman, to mam akurat chyba dwa takie, które możemy sobie połączyć. No i bitwa zrobiona, misja zrobiona. A, ta misja! O, okej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i to musimy mieć inny tryb. No w turze kolejnej i więc analogicznie w odcinku kolejnym tym się na pewno zajmiemy. A teraz jeszcze. Co by tutaj można byłoby uczynić dobrego? No, tego kolesia na pewno napadniemy, bo za niego, wiadomo, jest bonus za legendarnego lorda, więc byłoby warto to ogarnąć. I amunicja, siła pocisków, prędkość dla jednostek dystansowych. O, ale to są bonusy. Kurde, ludzie. Strasznie mocne są te bonusy. To jest w ogóle ziomek, który boostuje tych... zabójców, co nie? No i teraz mam dylemat, jak go rozwiązać. I mam teraz przepotężny dylemat. Mega potężny. No bo z jednej strony bym chciał artylerię, bo mamy ją mocną, ale z drugiej strony to jest zabójca demonów i czy ty masz kolego jakieś fajne perki, masz średnie. A zobaczmy, jakie są inni lordowie. Bo bym sobie jednego zaczął robić powoli pod artylerię, pod strzelców. Więc tak, mamy lorda zwykłego. Uwaga, jest taki gościu. Jest też taki gościu. Prędkość, własna armia. Zarąbiste. Ej, zarąbiste. Masz magiczną chronę. No i zabójcy demonów. To poczekaj. Sprawdźmy, co by nam dał... W ogóle, czy jak on jest... Zróbmy teraz eksperyment społeczny, dobra? Pokaż mi to. Mam 135 tempa badań. Czy, jak go sobie zwerbuję... Bo tak działało to w dwójce, prawda? Teraz mam 140, jak miewam. No właśnie. Jakbym teraz ciebie, kolego, usunął, to czy to będzie dalej aktywne, czy nie? No bo wiecie, lord dalej u nas jest. Czy on musi żyć? Nie wiem tego. Nie mam bladego pojęcia. Odporność 5% dla jednostek... Aha, czy on jest pod piechotę zwykłą? Tak typowo. Czyli pod piechotę walczącą w zwarciu. No dobra, zwykły lord.
To powiedzmy, że na razie będziemy kolego usunął i zobacz, przekonajmy się. Nie, czyli jednak musi być aktywny. Okej, okay, bo w dwójce tak się robiło z tymi bohaterami, lordami, no lordami, którzy mieli tą cechę wiedza, prawda? Bo to zwiększało nam limit wiatrów magii, to było mega mocne. A, w tej prowincji już nie mogę. Skoro tak, to zróbmy sobie tutaj, w otchłani. Albo nie, zróbmy sobie tutaj, będzie w zasięgu duchu Grungiego. No i mistrz run, dawaj mi odporność na magię, własna armia. Tak jest. Tak jest. I jakie masz ty perki, chłopcze? Ty masz tak. Armia okej, okay, pancerz no dobry jest. No jest dosyć sympatyczny. W sumie jeden drugi jest mocny, nie wiem, czy któryś jest od drugiego dużo lepszy. Nie wiem, ale wiem, że będę chciał na pewno mieć tutaj zaraz artylerię, więc zrób mi na razie jednego pana najprostszego myśliciela. Chociaż finansowo to nie stać. No właśnie. Skoro tak, to jest, stawia to nas przed trochę problem, bo to jest zabójca demonów, więc jego bym robił coraz pod zabójców. Tak, tutaj to będzie Doomstack zabójców na 1000000%. No jak już jest zabójca, no to szkoda, żeby no pod to nie był robione, bo no ma te swoje benefity, tak? Czy nie ma? Pokaż mi to. Tu ma benefity, co nie? No, ma zrobić te benefity, więc lecimy pod tych właśnie przyjaciół, pod przepotężnych. Dyplomacja. Czy coś tu mamy nowego? Prawie z nim pakt. Rozejm na razie jest niemożliwy. Dobra, niby ma cechę najeźdźca, ale to my jesteśmy prawdziwym najeźdźcą. To my nim jesteśmy. To co? Kończymy turę, mamy kuźnię. Dostępne możemy sobie coś zrobić za 200 tych punkt ciszy, ale tu niczego nie ma za tyle. No to olejmy to, też możemy zaraz zrobić lepszą technologię. Zobaczcie, to trwa tylko jedną turę. No, nieduża, a jest to mocne. Dobra. No to kończymy turę. Niech ta się zakończy. Brakuje mi właśnie jakiegoś lorda krasnoludzkiego pod boostowanie strzelców. No, serio. Strasznie brakuje. Tak jak Imperium ma teraz tych inżynierów, no to oni są fajni, bo my też boostujemy strzelców przez naszą mechanikę nową. Oho, Wulfric udał się na południe. Ruszył w kierunku Zatoki Ostrzy. To go tam chyba, myślę, że wyślemy tam Malakaja, co by na to. Dobra, Sarl zniszczona frakcja. No i mamy nowego bohatera. Bardzo fajnego. Dobra, to musimy w takim razie, żeby on mógł tutaj wejść na spokojnie, pozbyć się. Ja myślę, że chyba ich bym nie chciał mieć. No i wbijaj ziomeczku, wbijaj i pokaż mi, jakie masz statystyki. Co ty masz, kolego? Uwaga! On ma to samo, co Malaka, te same perki, bo jest zabójcą. No i przysięga zabójcy. Koszt budowy dla budynków zabójców, koszt werbunku dla zabójców i prędkość dla piechoty. Kurde. Drodzy panie, jeszcze mniejszy koszt utrzymania. Oni będą prawie już darmowi. Ja pieprzę! Legendarne zabójca, co to daje? Oho, fajne rzeczy. No to chyba ta armia to będzie Doomstack zabójców. Tak mi się wydaje. Bo on nie ma nic pod sterowców, co nie? Chyba nic nie ma. No to sterowców sobie zrobimy w innej armii na pewno. Dobra, a zatem ja wam teraz... No co, drodzy państwo, no dziękuję serdecznie za uwagę. Myślę, że pan Król Lun teraz uda się tak sprytnie, jeśli może, no za bardzo nie może. To czekaj, ja bym się teraz udał, żeby sobie to przejął. Przejmij sobie tą równinę, zajmij ją i w turze kolejnej wyślę go, żeby tą swoją trasą kamienną przeszedł przez te góry. Zaś Malakaj teraz stoczy bitwę na pewno. Dobra, nie ruszył się jeszcze ten lord, ten nowiutki. Nie, tego w końcu nie chcę, jednak jest mi niepotrzebny. Chciałem też, wiadomo, sprawdzić. Werbunek zaczniemy robić, kiedy będziemy mieli więcej kasy. Na razie na to nas nie stać. Obecnie skupiamy się na zabójcach, potem skupimy się na czymś nieco innym. A więc, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, koniecznie Discordzika, Twitch streama, no i Instant Gaming. Trzymajcie się, na razie, żegnam was. Cześć!